Coraz więcej Polaków zastanawia się, czy dostanie pieniądze emerytalne z Wielkiej Brytanii, jeżeli pracowali w Wielkiej Brytanii 5 lub 10 lat, czy 15 lat, ale coraz więcej ludzi także się zastanawia, czy jeżeli wyjedzie z Wielkiej Brytanii, czy dostanie emerytury z Wielkiej Brytanii, jeżeli tam w danym momencie pracuje 10 czy 15 lub 20 lat. Co więcej, ludzie się zastanawiają, czy w ogóle jest sens zostać w Wielkiej Brytanii w sytuacji, gdy emerytura w UK. No, jest coraz gorsza, jest coraz gorsza od wielu, wielu, wielu krajów, nawet od Hiszpanii i Włoch. Proszę zobaczyć, co się dzieje z emeryturą w Wielkiej Brytanii, jak kiepska jest emerytura w Wielkiej Brytanii. Tutaj mamy mapę emerytur, średnich emerytur, to jest akurat rok 2019, ale tutaj do każdego kraju można po kawałku dodać, po 500, 600 euro do każdego kraju, więc to nie ma większego znaczenia, chodzi o proporcje. No i mamy tutaj proporcję Wielkiej Brytanii, która pokazuje, że emerytura średnia emerytura average annual pension to jest 16700 euro. Że to jest średnia emerytura. Generalnie po części to jest Eee, ludzie się zastanawiają, jakim cudem w Wielkiej Brytanii średnia emerytura to 16 708 euro, jeżeli w, Pol w Wielkiej Brytanii mamy emeryturę, jest taka emerytura, że no, jest taka sama dla wszystkich, prawda? Tam jest podstawowa, maksymalna, a zarazem minimalna i jest to około 1000 euro. To jest tam 900 funtów, tam 900, 1000, 1000, 1000 euro, 1050 euro z, w zależności od kursu walutowego, około 1000 euro czyli 12 razy w danym momencie w roku 2024, prawda? Czyli w, 2020, w 2019 to było znacznie mniej to są inne, tu są inne tabele, ale na tych tabelach nie widzimy tych liczb fajnych, prawda? Bo te liczby się generalnie pilazy jeżeli zgadzają. No ale to pokazuje sytuację, to pokazuje sytuację zgoła inną, aniżeli ona jest, bo w danym momencie, przecież w Wielkiej Brytanii maksymalna emerytura, jaką możesz w ogóle dostać po 35 latach pracy, w wieku dzisiaj to już jest prawie 67 rok życia, już prawie wszyscy będą przechodzili w wieku 67 lat, w danym momencie i kobiety, i mężczyźni. W funkcjonariusze, chyba wieku 62 lat, czy coś takiego, prawda? Tam 5 lat szybciej, 62 lata, czy 63 będą mieli, prawda? Mogą przychodzić coś w tym stylu, więc dzisiaj to jest 12 tysięcy euro, a tutaj widzimy 16 708 euro. Widzimy to 16 708 euro. I dlaczego to jest 16 708 euro już w roku 19? A no dlatego, że w to jest zaliczana Emerytura różna, prawda? Dodatkowa, ta prywatna, w którą ktoś sobie dodatkowo inwestował, zapewne, prawda? Ja tutaj nie, nie wiem, jak oni to liczyli, ale jeżeli to liczyli, wyliczyli tak dużą emeryturę w Wielkiej Brytanii, no to znaczy, że dodali dodatkowe, prywatne plany inwestycyjne. Coś w stylu pracowniczego, planu kapitałowego. Tam jest akurat private pension, workplace pension. Self-invested pension, bo na przykład ty, ty, tam można samemu też inwestować przez takie wyhikuły jak pracownicze plany kapitałowe, ale w co się chce. I to jest super, prawda? Ale w co się chce, w tam w nieruchomości, w to w tam, to możesz sobie inwestować, a nie możesz tego wypłacać pod tym kątem, prawda? Że nie musisz wybierać na przykład akcji spółek giełdowych, możesz na przykład w różne różniste rzeczy inwestować, prawda? I, I to jest chronione jako twoja emerytura. Jednak Tutaj mamy sytuację, która pokazuje, generalnie dla nas Polaków, w znacznym stopniu pokazuje kłamstwo. Kłamstwo emerytalne. Ja to, tak wszystko, ja to tak nazywam, że to jest kłamstwo emerytalne. Dlaczego to jest kłamstwo emerytalne? No bo jeżeli widzimy, że w Wielkiej Brytanii już w roku 19 pokazywali, że średnia emerytura to 17 tysięcy euro, no to jest to co najmniej niezrozumiałe dla wielu ludzi bo tam rzecz emerytura jest jedna jedna taka sama dla wszystkich a jak chcesz sobie zebrać więcej to musisz sobie inwestować dlatego tam można dużo zarobić dlatego w Wielkiej Brytanii się dużo zarabia dlatego w Wielkiej Brytanii dużo się zarabia yy, ponieważ nie ma tych wielkich składek pod tym kątem prawda więc jeżeli dużo zarabiasz, no to wiesz, że będziesz mieć taką samą emeryturę jak sprzątaczka, tylko że ty, jeżeli zarabiasz, to sobie możesz odłożyć. Powiedzmy, sprzątaczka sobie też może odłożyć, prawda? No ale większość sprzątaczek nie odkłada. E, chyba że pieniądze bo one się na nie znają na takich że jak, jakieś sprzątaczki może se odkładają no, ale dlatego pewnie są sprzątaczkami bo się chociaż czasem po prostu ktoś jest sprzątaczką w Wielkiej Brytanii ponieważ wyjechał z Polski a może być taka osoba mądra ale jeżeli jest mądra no to założy jakiś biznes i będzie mieć 20 sprzątaczek pod sobą i zbierze sobie tych pieniędzy będzie bogata Prawda? Tak więc, jeżeli, jeżeli jesteś lekarzem, to, tam po prostu to, to jest zrozumiałe. Każdy wie, że tam jest minimalna emerytura po 35 latach wieku 68 lat teraz. 67 już prawie wszyscy przechodzą, a już niedługo wszyscy przejdą w wieku 68 lat. Kobiety, mężczyźni, prawda, funkcjonariusze troszeczkę szybciej przechodzą, ale to nie jest tak, że yy, ta, tak jak w Polsce się tam na przykład domagają, szanowni Państwo, że po 15 latach przejdą sobie na emeryturę. Dlatego Polska jest biedna i dlatego widzimy tutaj, na przykład, dlatego widzimy tutaj, na tym wykresie, tą naszą, Szanowni Państwo, kochaną Polskę i widzimy, jaka ta Polska emerytalnie jest biedna wobec, proszę zobaczyć, co tu się dzieje, tu mamy Polskę, 5718 euro w roku 2019, tak? I to się pierazy drzwi zgadza, pierazdy drzwi się zgadza, bo średnia emerytura to jest w Polsce te 600 euro w danym momencie, no ale minimalna to jest 350 euro, tak? 350-400 euro, minimalna, ale w Polsce znaczna część ludzi, pół miliona ludzi dostaje mniejszą emeryturę niż minimalna. Czyli w Polsce są ludzie, którzy dostają emeryturę na przykład e, e, b, b, 1500 euro, no ale są ludzie, którzy w Polsce dostają emerytury 300 euro. Oczywiście w Wielkiej Brytanii, jeżeli wypracujesz sobie tylko 10 lat pracy, no to dostaniesz 10,35 w wieku emerytalnym 68 lat. Czyli też dostaniesz tam powiedzmy, wiecie, do 150 euro miesięcznie, czy tam 200 euro miesięcznie dostaniesz, prawda? No do 10,35 trochę więcej niż czwarta, prawda? Trochę więcej niż czwarta. Czyli 20, 20, powiedzmy, 2% dostaniesz tej emerytury, to 220 czy 200 euro miesięcznie, tak? W Polsce dużo ludzi też dostaje 200 euro miesięcznie, bo wypracowało sobie za mało lat, czy małe składki, płacili i tak dalej, dlatego ta emerytura jest w ten sposób im wyliczana. No ale w Polsce generalnie no, minimalna emerytura Wiecie, no, w Polsce w danym momencie jaka jest, jaka jest emerytura Wielkiej Brytanii w danym momencie? 1000 euro W Wielkiej Brytanii minimalna emerytura to jest 1000 euro 1000 euro no i już, prawda? 1000 euro no i już 1000 euro, 1100 euro W zależności od kursu walutowego Około 1100 euro Tak najwyżej dochodzi yy, Minimalna brytyjska emerytura W wieku 68 lat w wieku 68 lat, ale trzeba wypracować 35 lat, żeby dostać tą emeryturę. 35 lat. Wcześniej było trzeba 30, by był w 65, no i tyle. I to, co tutaj widzimy, jest bardzo ważne. To, co tutaj widzimy, jest bardzo ważne, bo to pokazuje, jaka jest bida w Polsce, ale jaka w sumie jest bida w Wielkiej Brytanii. Bo jeżeli byśmy zmienili, bo jeżeli w Wielkiej Brytanii nie zbierzesz sobie Dodatkowych pieniędzy na emeryturę, to ta emerytura jest znacznie niższa niż emerytura w Hiszpanii, proszę zobaczyć. niż emerytura w Hiszpanii, bo emerytura w Hiszpanii w danym momencie to jest, znaczy w 19 roku to jest 16 tysięcy. Dzisiaj to już pewnie jest 17 tysięcy rocznie. 17 tysięcy rocznie. No, wyższa emerytura znacznie jest we Włoszech niż w Wielkiej Brytanii. We Włoszech jest emerytura Wielkiej Brytanii. Emerytura Wielkiej Brytanii jest na wysokości emerytury w Grecji. Proszę zobaczyć, emerytury w Grecji. A i teraz chciałbym rozbić jak szklankę, jak na razie, jak szklankę, to, że niby w Polsce jest jakiś dobrobyt. Proszę zobaczyć. Proszę za. W Turcji średnia emerytura to. 3, w 19 roku teraz te emerytury są wyższe. Tam dodajmy po 1000 euro do każdego kraju, prawda? No, czy tam 1500, no, to, bo to było 5 lat temu. Yy, no i zobaczmy, co się dzieje w Turcji. W Turcji to jest 3608, a w Polsce to jest 5700, czyli tylko o 2000 więcej euro. Rocznie. Może ta różnica już się zmniejszyła, może już tylko jest 2,5 tysiąca, i to pokazuje ciągle to ludziom tłumaczę, że Wielka Brytania nie jest żadnym jakimś yy, bogatym miejscem. To jest kłapstwo. W Wielkiej Brytanii ludzie muszą zrozumieć, że pracują za pół darmo w porównaniu do tego co jest na świecie. Bo jeżeli spojrzymy na przykład, jaka jest emerytura w Austrii, no to w Austrii średnia emerytura to jest 22 605 euro, proszę sobie wyobrazić. A. Powtarzam jeszcze raz, w Wielkiej Brytanii to nie jest 16 700. 16 700 to jest average wyciągnięty z bogatych ludzi, którzy sobie bardzo dużo odkładali do pracowniczych planów kapitałowych, ale kiedyś do tych pracowniczych planów kapitałowych brytyjskich, czyli workplace pension, czyli private pension, czy, czy self-investment, oni bardzo dużo inwestowali. Bardzo dużo inwestowali. Nie 50 euro miesięcznie, czy tam 50 funtów miesięcznie. A zresztą w Wielkiej Brytanii, y, bez sensu w to inwestować pieniądze, ze względu na to, że fund brytyjski się deprecjonuje, y, brytyjska giełda jest kiepska, prawda? A pieniądze dopiero można zacząć wypłacać w wieku 55 lat. Więc oni mogą dodawać, na, oni mogą nawet dodawać, y, do tego wieku pieniądze, które sobie ludzie wypłacają w wieku 55 lat, y, wielkimi tymi chunks takie wielkie sobie wypłacają, prawda? Takimi wielkimi, y, takimi wielkimi, partiami sobie wypłacają, na przykład mają 55 lat, zebrali sobie, wiecie, bo wiekiem emerytalny to już 68, 67 teraz prawie wszyscy, zaraz będzie 68, ale pracownicze plany kapitałowe brytyjskie, czyli World Pension, można wypłacać, szanowni państwo, już w wieku 55 lat. I dużo ludzi w wieku 55 lat zaczyna sobie bardzo dużo tych pieniędzy wypłacać, po prostu. Bo u nas można te pieniądze sobie kiedyś się chce wypłacać. U nas też mamy pracownicze plany kapitałowe. Pieniądze płyną z części państwowej. Znaczy się najpierw nam zabierają, ale dobrze. Czyli najpierw nam zabierają, i potem nam dają do tego pracowniczego planu kapitałowego. W Wielkiej Brytanii jest podobnie, prawda? No i pracodawca nam daje i my sobie inwestujemy. Czy daje? No, pracodawca nam płaci, prawda? Dodatkowo. Jest komponent, zróbmy tak, jest komponent pracowniczy, jest komponent zwrotny od yy, państwa, no i my inwestujemy, ale my te pieniądze możemy sobie wypłacać. Możemy sobie nadpłacić wysoko odprocentowany kredyt, możemy sobie zainwestować w nieruchomość, możemy sobie zrobić remont w domu, yy, żeby na przykład yy, mniej energii pobierał dom, możemy zainwestować sobie w złoto, możemy zainwestować sobie w samodzielnie w akcje, w srebro, i to jest dobre akurat, ale w Wielkiej Brytanii tego nie ma. W Wielkiej Brytanii nie możesz wypłacać pieniędzy, jeżeli masz na przykład 35 lat i zaczynasz inwestować w te ich workplace pleszy, to jest kupa główna. No bo to dopiero będziesz mógł wypłacić sobie w wieku 55 lat, a jak Wielka Brytania się zawali gospodarczo to, yy, i będzie się dalej zawalać gospodarczo, tak jak się zawala gospodarczo od 50 lat i fund brytyjski będzie się deprecjonować, tak jak się deprecjonuje od 50 lat, no to to jest yy, strata pieniędzy, po prostu to jest strata pieniędzy. To jest zwykła strata pieniędzy. Inwestowanie moim zdaniem w pracownicze plany kapitałowe. Ja oczywiście nie namawiam nikogo do inwestowania czy nie inwestowania w pracownicze plany kapitałowe w emeryturę Wielkiej Brytanii, czy też nie. Po prostu to, to jest każdego wybór, ale wiemy jedno, jeżeli mamy mamusie i tatusia, jeżeli mamy mamusie i tatusia, prawda, i oni na przykład mają inwestować, wiecie, 150 euro miesięcznie w workplace pension w Anglii, ta, w tą prywatną emeryturę w Anglii, czyli razem inwestują 300, co z tego, że dostaną 200 od tego zwrotu podatku od państwa, no i że pracodawca im dołoży, jeżeli oni to dopiero mogą za 20 lat wypłacić, albo za 30. W tym samym czasie te 300 euro, te 300 funtów miesięcznie, które by inwestowali w tą prywatną emeryturę, może iść w inwestowanie w nieruchomości, na przykład, w inwestowanie w złoto, w inwestowanie w samodzielnie w akcje. Chociaż wiecie, to jest y, bardzo, y, gdy złoto, powiedzmy, jest bezpieczne, ne, znaczy bezpieczne, no nic, żadna inwestycja nie jest bezpieczna, każda inwestycja może przynieść straty. Pamiętajmy o tym, może stracić swoje pieniądze, mogą Ci ukraść złoto, y, brytyjski fund może się zawalić, y, nieruchomości, nie wiem, y, jak masz nieubezpieczoną, to Ci może potop y, zepsuć, prawda, czy coś innego. Jak nie ubezpieczysz, możesz się spalić, prawda i, i, i wtedy no, jak nie jest ubezpieczona, to nie dostaniesz pieniędzy, prawda? I jest wiele przyczyn. Pamiętajmy, że to jest wszystko wideo edukacyjno-informacyjno-naukowe. My tutaj pokazujemy, rozważamy sprawy gospodarczo-ekonomiczne, pieniężne, które nas otaczają. Patrzymy, co jest, co może być dobre, co może być złe, ale pamiętajmy, że nie wszystko jest dla wszystkich. No i o to chodzi, że w Wielkiej Brytanii te 16 708 euro to jest generalnie nie powiem, że to jest kłamstwo, no bo pokazali, że tam jest średnia emerytura, ale to jest kłamstwo z perspektywy tego półtora miliona Polaków, którzy mieszkają w tej Wielkiej Brytanii i którzy byli w tej Wielkiej Brytanii, prawda? Którzy na przykład pracowali 10 czy 15 lat. Bo tam jest jedna emerytura dla wszystkich. I jedna emerytura dla wszystkich to jest 1100 euro. Jak sobie zbierzesz, to masz więcej. No i oni tutaj yy, dodają tych, którzy sobie zebrali. Tak? No, ale tak samo możesz sobie zainwestować w nieruchomości i, i to już nie będzie liczne, na przykład, prawda? Za chwilę zapraszam na drugą część tego materiału, ale aby nie ominąć tego materiału, zasubskrybuj i kliknij dzwoneczek notyfikacyjny, dzięki czemu YouTube powiadomi cię tak szybko, jak jest to możliwe o najnowszej drugiej części tego materiału. Pozdrawiam, do usłyszenia już wkrótce. Cześć!